Sponsorem prognozy pogody jest KAI, agencja ubezpieczeniowa. Najtańsze ubezpieczenia w regionie. Prezentera prognozy pogody ubiera firma Guittard. Garnitury dla każdego i na każdą okazję. Sponsorem prognozy pogody są nowoczesne systemy grzewcze Hurtimex. Jacek Michalczyk, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na weekendową prognozę pogody. Ale zanim mapy, zapewne wszyscy Państwo zastanawiacie się, jakie lato nas czeka i niestety nie mam dobrych wieści. Jak podają Amerykanie z Centrum Prognozowania Klimatu, lato nie będzie już tak gorące jak ubiegłoroczne. Powinniśmy się spodziewać umiarkowanej temperatury. Będą okresy chłodniejsze, jak i te cieplejsze. Jednak ostatecznie lato może zostać uznane za nieudane, ponieważ często będzie padać i grzmieć. Nie będą to spokojne wakacje. Sytuacja może przypominać te z 2010 roku, kiedy to lato było ciepłe, a jednak z powodu opadów i wielokrotnych powodzi prawie w ogóle tego nie odczuliśmy. Miejmy nadzieję, że obfite deszcze tym razem nie skończą się równie źle, co w ubiegłym roku w Niemczech i 4 lata temu w Odrze, w dorzeczu Odry, Wisły i Warty. Pamiętajmy jednak, że prognozy sezonowe mają charakter orientacyjny, dlatego też nie są dokładne i miejmy nadzieję, że ta na tegoroczne lato zmieni się diametralnie. A teraz zobaczmy, jaka prognoza czeka nas. Zobaczmy mapę. Sobota, 5 dzień kwietnia. W dzień zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Lokalnie w Karpatach zachmurzenie okresami duże, możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i 13 na wschodzie kraju. 17 stopni Celsjusza i 16 na południowym zachodzie. Na wybrzeżu temperatura w okolicach 13 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, południowo-wschodni. Lubelszczyzna. Dużo słońca, mało chmur. Biała Podlaska 12 stopni Celsjusza, Lublin 15, a w Tomaszowie termometry pokażą 12 stopni Celsjusza. A w sobotę nad Kraśnikiem mało chmur, dużo słońca, termometry pokażą 12 stopni Celsjusza. Zobaczmy teraz, jaka pogoda czeka nas w niedzielę. Niedziela, 6 dzień kwietnia. W dzień w województwach wschodnich zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu. Miejscami możliwe duże burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 na Dolnym Śląsku, poprzez 13 w Gdańsku, 17 w centrum, 18 stopni w Krakowie. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach burz w porywach do 55 km na godzinę. Przeważnie południowo-wschodni i południowy. Niedziela na Lubelszczyźnie już nieco zachmurzona, ale nadal trochę słońca zobaczymy. 15 stopni Celsjusza w Białej Podlaskiej i Lublinie, a w Tomaszowie 12 stopni. I jeszcze prognoza dla Kraśnika. W niedzielę termometry pokażą nam 17 stopni Celsjusza, a ja przypomnę Państwu, że w nocy temperatura spada jeszcze w okolice zera, tak więc te poranki są chłodne, więc jak wychodzimy do pracy, niestety musimy się ubrać troszeczkę cieplej, ale już wracając, zrzucamy z siebie te ciepłe palta. Czego Państwu życzę, żebyśmy te ciepłe palta na dobre zrzucili. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Sponsorem prognozy pogody są nowoczesne systemy grzewcze Hurtimex. Prezentera prognozy pogody ubiera firma Guittard. Garnitury dla każdego i na każdą okazję. Sponsorem prognozy pogody jest KAI, agencja ubezpieczeniowa. Najtańsze ubezpieczenia w regionie.